Z żądaniem wyjaśnień zwyżki opłat za odbiór gruzów w połowie lutego zwrócił się do prezydenta miasta radny Sławomir Sieczkowski. Opłata, jak podał radny w interpelacji, wzrosła z 60 na 500 zł. To ponad 8-krotny wzrost, wskazał przedstawiciel mieszkańców Suwałk. Jednoznacznie do tej interpelacji odniósł się wiceprezydent Łukasz Kurzyna. Opłaty za gruz nie wzrosły 8-krotnie, bo tutaj jest pewna błąd informacyjny. Wiemy, że jest to obowiązek segregacji w śmieci jako takich, zarówno komunalnych, jak i przemysłowych. I samorządy zostały zobowiązane do osiągnięcia poziomów odzysku, bardzo wysokich poziomów odzysku w roku 2020. Jeżeli te poziomy odzysku surowców nie zostaną zrealizowane, to miasta i gminy będą musiały zapłacić wysokie kary finansowe. I aby temu zapobiec, jesteśmy zobowiązani wprowadzać dodatkowe mechanizmy skłaniające mieszkańców naszego miasta do segregacji śmieci. Dlatego też w przypadku odpadów budowlanych został wprowadzony mechanizm, że kto segreguje śmieci te budowlane i oddaje DPGO, to może to zrobić za symboliczną stawkę 10 zł w przypadku gruzu betonowego i 60 zł w przypadku gruzu ceglano takiego ceramicznego. Natomiast jeżeli ktoś z przedsiębiorców nie chce segregować w ogóle śmieci, to ta stawka jest dużo wyższa. Ratusz stanął na, zdaje się, słusznym stanowisku, że skoro mieszkańcy Suwałk dokonują segregacji odpadów komunalnych, to segregować odpady powinni także przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy byli przyzwyczajeni do tego, że jak robią prace budowlane czy remont, to wszystkie odpady trafiają do jednego pojemnika i później trafiają w takiej formie właśnie na wysypisko. Niemniej jednak no nie możemy tego jakby w dalszym ciągu kontynuować i tu zmiany pewne muszą nastąpić. Musimy wszyscy przyzwyczajać się do tego, że śmieci trzeba segregować. Jeżeli firmy będą segregowały, to mają naprawdę możliwość dostarczania tego gruzu albo w cenach, tak jak w poprzednich latach, albo nawet niższe, bo tutaj mówię o tym 10-złotowej opłacie w przypadku tony gruzu betonowego czystego. Jak podkreślił Łukasz Kurzyna, odpady budowlane wytworzone przez mieszkańców miasta w trakcie prowadzonych osobiście przez nich remontów mieszkań nadal są traktowane jak odpady komunalne i są przyjmowane nieodpłatnie w suwalskim punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jeśli mieszkanie remontuje nam firma budowlana, za odbiór zapłaci przedsiębiorca. Wysokość opłaty zależy od tego, czy je posegreguje. Oceńmy zatem sami, czy to sprawiedliwe.